bilecik. Dla jednej osoby 20 euro na dwugodzinny rejs. Gdybyśmy wybrali godzinny rejs, to 10 euro od osoby. Ale my chcemy dłużej sobie popływać, więc wybraliśmy ten za 20 euro od osoby na 2 godziny. Kupuje się go przed, chwilę przed, po prostu przed startem wycieczki. A teraz idziemy na szybką kawkę. Portugalską kawkę za 50 euro centów. Czas, żebyśmy wam w końcu zdradzili, gdzie my właściwie jesteśmy. W tym roku wjechaliśmy jakby od północnej części Portugalii i postanowiliśmy właśnie najpierw troszeczkę pozwiedzać, trochę pokazać wam północną część, korzystając z tego, że jeszcze jest tutaj piękna pogoda i ciepło, ponieważ w zimie robi się tutaj chłodno i deszczowo. Dlatego na zimę zjedziemy na dół, a teraz jeszcze jesteśmy tutaj. W tym momencie jesteśmy w dolinie rzeki Douro. Musicie mi wybaczyć, jeśli będę się mylić, bo te portugalskie nazwy nie są jakby w wymowie jeszcze mi dobrze znane. W każdym razie rzeka Douro po portugalsku, a Douro po hiszpańsku. Ona się właśnie ciągnie przez północne części zarówno Hiszpanii, jak i Portugalii. I tutaj w Portugalii, wzdłuż tej rzeki, powstały winnice na wielkich wzgórzach, na stokach. Tradycja uprawiania tutaj winogron sięga aż czasów rzymskich. W czasach średniowiecznych utrzymywali i rozwijali ją cystersi. I potem w około XVIII wieku na olbrzymi wpływ na rozwój właśnie powstawania wina miało embargo, które narzuciła Europa Francji. Przez co właśnie wiele krajów europejskich zwróciło się do Portugalii, aby to wino od nich pozyskiwać. No i w trakcie, szczególnie właśnie mocno taka współpraca rozwinęła się między Holandią i Anglią. I w trakcie, gdy wysyłano wino do Anglii, postanowiono jakby dodać tam mocniejszy alkohol, żeby to wino nie sfermentowało. I tak powstało Porto. I właśnie Porto jest znakiem firmowym zarówno tej doliny, jak i całej Portugalii. Nasz rejs rozpoczął się widokiem na most, który zaprojektował Gustav Eiffel. Za jego bramą rozpościerają się zachwycające widoki na winnice położone na zboczach gór. Ten unikalny krajobraz, który tworzą, został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w roku 2001. Jest on świadectwem ciężkiej ludzkiej pracy, której główne wysiłki skierowane były na utrzymanie odpowiedniej warstwy gleby i zatrzymaniu wody potrzebnej do hodowli winorośli. Tak jak wspomniałam, większość z wyhodowanych tutaj winogron jest używanych do produkcji wizytówki Portugalii, czyli wina Porto. Aby zachować jego jakość i chronić jego produkcję, Dolina Douro stała się pierwszym na świecie regionem o określonych granicach i klasyfikacji winnic. Dokonał tego w 1756 roku Marquis de Pombal. Wytworzone w tutejszych winnicach Porto były spławiane w dół rzeki specjalnymi łodziami zwanymi Rabelo, podobnymi do tej, którą dzisiaj płyniemy. Ich ostateczną destynacją były winnice miejscowości Vila Nova de Gaia, położonej na przeciwległym brzegu miasta Porto. Dziś jednak wina mogą być tworzone i przechowywane także tutaj, na miejscu tzw. quintas. Dziś region ten gości wielu turystów, spragnionych pięknych widoków, nowych smaków oraz zainteresowanych procesem powstawania wina. Można tu przyjechać na chwilę, tak jak my, ale można również zatrzymać się w jednej z winnic, by zgłębić tajniki Porto, a także innych win, które obecnie się tutaj wytwarza. Jesteśmy już w wannie, zabieram się za gotowanie, potem opalanie, potem jeszcze idę na małą wycieczkę, co zobaczycie za moment.
Będąc w tym wyjątkowym miejscu, czułam, że rejs łodzią to dla mnie za mało. Chciałam zobaczyć z bliska terasy porośnięte winoroślą, przyjrzeć się odcieniowi winogron, które wciąż jeszcze dojrzewają w mocnym słońcu. Spiąć się wyżej, by spojrzeć z innej perspektywy na dolinę rzeki Douro. Mimo to zastanawiałam się, czy wyruszyć. Na zewnątrz było gorąco, a my mieliśmy nagrane już sporo materiału i nie byłam pewna, czy kolejne widoki winnic Was zainteresują. Jednak posłuchałam serca. Czułam, że chcę wyruszyć na wędrówkę i nagrać ujęcia otaczającego mnie piękna z innej perspektywy. Chciałam szukać schowanych pośród winnic oaz, skarbów i niespodzianek. Jak na przykład sady mandarynkowe, czy stary samochód ukryty pośród wzgórz. Ostatnio może zauważyliście, że w naszych vlogach pojawiają się fragmenty bardziej krajobrazowe, a mniej vlogowe. To wszystko moja sprawka. Od pewnego czasu czuję potrzebę, by tworzyć również takie filmy. Chcę w ten sposób dzielić się z Wami pięknem świata, jaki mamy szczęście doświadczać. To nie znaczy, że nasze vlogi zmienią się całkowicie. Jednak czuję, że stagnacja w tej kwestii również nie jest dla nas. Dlatego mam nadzieję, że takie fragmenty również Wam się spodobają. Taką podróżniczkę w nazwie Dodo Knitter, dowiedziałam się, że figa to tak naprawdę kwiat, który się jakoś tam zamknął, no i z niego, z kwiatu stał się owoc, dlatego w środku czasem można znaleźć pręciki. Takie ciekawostki. Napiszcie, jeśli wiecie coś jeszcze ciekawego o figach w komentarzu. I czy lubicie figi? Ja bardzo. Można powiedzieć, że to jest jakiś pręcik, sami zobaczcie. Bea. Myślałam się, że one tutaj są po to, żeby dodawały aromat tym wszystkim winogronom dla koneserów, którzy potem w kieliszkach wyczuwają subtelny zapach, tudzież smak figi. Dobra, mam jeszcze jedną, idę dalej. To jest dolina, z której ruszyłam. A kto ma wprawne oko za tym wielkim rejsowcem, dostrzeże z tej perspektywy maleńkiego, białego wana. Dajcie znać, kto go znalazł. A teraz przybliżam. Udało mi się dotrzeć na szczyt wzgórza przed zachodem słońca, a teraz już właśnie słońce zaszło. No ale byłam tego świadkiem, jestem przeszczęśliwa. Muszę Wam powiedzieć, że czuję się wspaniale. Bardzo mi się nie chciało wychodzić na to wzgórze, bo było mega, mega gorąco. Ale jestem bardzo szczęśliwa, że się na to zdecydowałam, bo trasa była po prostu przepiękna, zjawiskowa. Chcę Wam jeszcze na koniec powiedzieć, że właśnie zwiedzanie Doliny Douro można wykonać na nogach. Można płynąć statkiem, tak jak widzieliście gdzieś na którejś scenie, można także jechać pociągiem. No i koniecznie trzeba się też przejechać samochodem. Moim zdaniem rzeka Dolina Douro to jedno z najpiękniejszych tras samochodowych i plasuje się bardzo, bardzo wysoko na mojej liście. Dobra, słońce zaszło, czas schodzić w dół i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w nagrodę wykąpać w rzece.